Siemanko, siemanko, z tej strony Grywciu, witam Cię w kolejnym odcinku z Tided Grail The Fall of Avalon. No i co? Byliśmy ostatnio na dole w rzece, wczytałem sobie gierkę, wrzuciło mnie tutaj. No i spoko w sumie. Co tu? Latające łopaty, to mnie trochę niepokoi. Ale mam wrażenie, że znowu była jakaś aktualizacja, bo ta grafika wygląda... Kurna, o niebo lepiej! Ej, serio, nie wiem, ale... Kurna! Tak szczerze? O niebo lepiej, chyba że to ze względu na to, że pada po prostu. Ale naprawdę wygląda to o niebo lepiej. Wow! Ej, czekajcie, aż sobie screena kurna zrobię. Nice! Very, very nice! Ej, podoba mi się to, kurka. Podoba mi się to. No jak tak będą iść do przodu, jeśli chodzi o poprawki, no to naprawdę, naprawdę ta nowa instancja zapowiada się no mocno. Zapowiada się no mocno, tak podejrzewam. A tymczasem, na czym my kochani skończyliśmy? Na tym, żeby pójść ogarnąć tą zatopioną wioskę finalnie, jeśli dobrze pamiętam. No bo jeszcze mamy oczywiście Rogi Południa też. No ale to wiecie, misja fabularna, wszystko w swoim czasie, jeśli chodzi o fabularki, prawda? Wszystko w swoim czasie, my się teleportnijmy. Myślę tutaj, na opuszczoną twierdzę, będzie prościej. I z opuszczonej twierdzy sobie po prostu zejdziemy w dół. Ej, no ewidentnie jakoś, kurna, poprawiona. O, nawet mój koń jest! Kurna, to ja myślałem, że on zginął gdzieś. Że on zaginął, może nie zginął, ale zaginął. A tu proszę bardzo, jest i on. No to dobrze wiedzieć, że on sobie tutaj stał. Przez tyle czasu, a ja z buta musiałem zapierdalać. No ale to nie Wiedźmin, gdzie można na płotkę gwiznąć i ona się przywołuje. No szkoda. Szkoda, no ale z drugiej strony to nie jest mój koń, tylko kradziony, więc w zasadzie jakiś sens to chyba ma. No ale mamy dużo tych, co wybuchają. Więc trzeba ich wybuchnąć, zanim oni w nas wybuchną. No, trafiłem chyba, co? Raczej tak. A co tutaj jest? I to wygląda jak jakiś... Oj! Chyba tekstura się rozwaliła. Chyba tekstura się komuś rozwaliła. Przy tworzeniu... Oj, oj, oj! No, nie chcę się utopić, nie chcę się utopić. Ale no ewidentnie tekstura się posypała w tym miejscu. Cholipa, no muszą dbać o takie rzeczy, no. A czy mi osobiście to nie przeszkadza, bo wiecie, ja tam nie mam jakiejś, nie, jakby to powiedzieć, no nie przywiązuję dużej wagi do tego, czy tam tekstura jest, czy nie ma, no jakby najważniejsze dla mnie, żeby gra była grywalna i wyglądała w miarę ładnie, nie, umówmy się, no i miała dobrą fabułę, albo przynajmniej w miarę dobrą fabułę, no nie musi być wybitna, no, powiedzmy sobie wprost, nie musi być fabuła wybitna. Najważniejsze, żeby fajnie się i przyjemnie grało. No jak się zdarzą jakieś bugi, to przecież o to w sumie w tym wszystkim chodzi też, żeby się zdarzały. Bo przynajmniej jest czasami śmiesznie, no. Czekajcie, bo tu było to przejście, którym ja chciałem pójść właśnie. A, bo tu można było tak parkurowo po tym sobie przejść. Okej. Tylko pytanie, czy to nam coś daje oprócz tego, że ja sobie tu wszedłem. Chyba nie. Chociaż jest jakiś trup. Kurwa, wiadro podniosłem i misę, no ja. Fragment ambergrysu. Zwiększa maksymalne życie o 10. Nice. Ej, to fajne. Gdzie ja mogę sobie tego użyć? To jest to. Kondycja czy życie? O kurna, no i to jest ciężkie pytanie. Ale chyba zostanę przy kondycji na razie. Chyba zostanę jednak przy kondycji na razie. Kondycja się bardziej przyda. Nie, no ewidentnie się tu rozdupcyło. Ewidentnie się rozdupcyło. No trudno, no. Samo życie można by rzec. Tu nic nie ma. Gdzie są wszystkie potwory? O, są. Mówisz i masz. Mówisz i masz, Grywciu. Proszę bardzo. Cyk. O kurwa, nie trafiłem. Nie, ale te łuki... Ej, nie doceniałem tego łuku. O kurwa, tylko trzeba strzelać, jeszcze się nauczyć. No nie wierzę w to, no bo...
No przecież no nie wierzę, no. No, co jest? No przestań mi się telepać tą ręką. Jakbym jakiś pijany co najmniej był. No i biegnie do mnie. No kurwa. No zaraz mnie szlak trafi przy nich. No nie wierzę w to. Jak dobrze, że mam dużo strzał, więc to nie jest problem żaden. Ale no jednak mimo wszystko wolałbym ich nie marnować. Ale się przyjemnie z tego strzela, serio. Tu nie trzeba nic innego robić, po prostu stoisz i strzelasz. I tyle. I koniec, już. Tyle, wystarczy, nie? No ja mówię, ten system walki jest naprawdę, naprawdę przyjemny. I no te miecze mogłyby trochę... Znaczy, inaczej. Te miecze, nie miecze. To, co mi się nie tyle może nie do końca podoba, co nie jest do końca dla mnie zrozumiałe, to system tych zbroi. W sensie jakby rozumiem, że o, średnia, ciężka, etc., bo to jest normalna sprawa, że tak jest. Ale nie do końca rozumiem, jak to realnie działa. Bo mogę sobie... O kurwa. O kurwa! O ja. Dobra, udało się. Bo mogę sobie wziąć miksa ciężkiej zbroi, średniej zbroi, lekkiej zbroi, a i tak mi pokazuje, że jest ciężko. Więc ja nie do końca kumam, jak to działa. Być może jest to pobugowane, być może ja po prostu jestem takim debilem. Jakby nie wykluczam niczego, nie? Nie wykluczam niczego, żeby była jasność. O, tu jest jakieś wejście jeszcze. Wytrychy. Dobra, tam na pewno będziemy włazić. A, myślałem, że tutaj coś będzie. A tu nic z tego. No dobra. Trudno. Skóra niedźwiedzia, siekiery nie chce. Ryby weźmiemy chętnie. No miejsca do lutowania jest. Itemów do lutowania jest. Większa mikstura many. Kubek, kubek, to tego nie potrzebujemy. Dzban to nie, już wystarczy, że ja tu jestem. Amfora też się nie przyda. Dobra, liny to weźmiemy. I już chyba więcej tu nimo. Całkiem przyjemnie się tu lutuje. Zastanawiają mnie tam te wrota. O, jakąś perłę jeszcze dropnąłem. Jezu, już jakieś metinowe gadanie mi weszło w nawyk. O, lipa. Człowiek pograł 2 tygodnie i już się odkleja. No. Ale dobra, czekajcie, bo jeszcze tu coś było. Właśnie. Stąd zebrałem wszystko? Zebrałem. To czemu to zostało? W sumie powinny znikać te... Te ogniożery, w sensie te szczątki powinny znikać według mnie w momencie, w którym je zbieram. Żeby nie zostawały, bo tylko wprowadzają w błąd, imo. Czy są to w ogóle jacyś przeciwnicy jeszcze, czy ja już wszystkich wybiłem? Bo mam wrażenie, że trochę ich mało było jak na tak... O kurwa. Jak na tak dużą lokację. O, dobra. Moje ucznictwo musi wejść na jakiś wyższy poziom, bo to jest dramat. To jest po prostu dramat. No, dziękuję. No dobra, mikstura many, kamień szlifierski. No przydadzą się te rzeczy, na pewno. I ogólnie się wszystko przyda, biorąc pod uwagę, jak drogie jest ulepszanie tych mieczy i tak dalej. Uuuu! Siemano. Żegnam, witam. No. O, i nieśmiertelnik mamy, nice. To są rzeczy, które się zdecydowanie... Kurwa, po co ja ten kilof podniosłem? To są rzeczy, które nam się zdecydowanie przydadzą. Bo to kolejna taka, wiecie... Mała część misji. A jednak misję warto robić mimo wszystko. Dobra, zobaczmy, czy ktoś jeszcze tutaj jest. Chyba nie. Ale też nic ciekawego tutaj nie ma, mogę sobie tu odpocząć. A, okej, okay. Takie to triki. No nie spodziewałem się takiego wyjścia stąd. Wściekły pies. O, i tutaj coś jeszcze jest. Płonąca strzała. I długi łuk. A i tu mogłem sobie tak przejść, dobra.
Dobra, trzeba porozkminiać te miejscówki, bo widzę, że tutaj jest dużo takich fajnych przejść porobionych, powymyślanych. Więc to jest IMO plus. Tu jest w ogóle przejście tam. Ja pierdolę. Ale ktoś się naprawdę mocno napracował. Oj, aż zapisywanie gry fryzuje, tak zauważyłem. Na chwilę przynajmniej. No, ale trzeba przyznać, że ktoś tu się naprawdę napracował nad tym, żeby to... Kielich do wina, odpoczynek, nie? Miód, wino, piwo, o takie rzeczy, to i owszem. Że ktoś się naprawdę napracował nad tym wszystkim. Bo dużo tutaj tych strażników poginęło swoją drogą, tak widzę. Bo to już drugi tu zebrany, albo trzeci. A my jeszcze przez całej tej lokalizacji nie przeszliśmy. Więc no widać, że tutaj... Panowie strażnicy chyba balowali. Tutaj chyba balowane było. Dobra, gdzie my byli, gdzie nas nie było? Tu my byli, tu my byli. Tu nas nie było, bo widzę po ilości lutu. Cebulka, ziemniaki, takie rzeczy to ja oczywiście, tylko nie wiem po co ja ten talerz zabrałem. A, czosnek, cebula jest, a tego nie mogę ściągnąć? To jest chyba zbugowane. Albo ktoś nie oskryptował, jedno z dwóch. Tutaj szkło porozbijane. No dobra. Ej, ale szczerze? Tam też jakiś rozwalona tekstura jest. Szczerze myślałem, że będzie sporo więcej walki w tym regionie. Bo tak mówili o tej zatopionej wiosce, że nie wiadomo co, ale tak szczerze mówiąc to... Nie widzę tu nie wiadomo czego. Co tu się wydarzyło? Bo ja niby do niego strzelałem, ale nie dostawał, ale strzelałem, ale nie dostawał i w końcu wybuch. What the fuck, nie? Ooo, skażona włócznia. Pocisk przeszywający, może powodować... Rudy żelaza. Nie no, ogólnie. Opłacało się tu przyjść. Ogólnie mu się opłacało tu przyjść. Tylko tyle, że kurna, no... Potworów trochę mało, no liczyłem na większą ilość bitwy. Na troszeczkę więcej fajciku. A tu wychodzi na to, że jest tak dość... Stabilnie można by rzec, o kurwa ogniożer. Zabiłem go zanim wybuch i go zbugowało. No i nice. O to właśnie chodzi. Dobra, co my tu mamy? Maliny, jakieś szaty. O kurwa! Jak się wystraszyłem! A oni mi w ogóle damage'a nie biją. Ale jak się wystraszyłem, ja pierdolę. Przecież zawału dostanę. Przeca zawału dostanę. Dobra, mikstury lecznicze sobie porobimy. No się na pewno nam przydadzą. Ale się kurna wystraszyłem, nie? Tak klimatycznie, tak się człowiek wczuł już w ten taki powolny ruch. No i nie spodziewałem się tego, że coś mi wylezie na plecy. A tu takie zdziwienie. Dobra, na spokojnie. No... Stój tym nieumarłym. Kurwa, w miejscu jak do ciebie strzelam! No nie, no kurwa, no trzymajcie mnie. No trzymajcie mnie przecież. Ja rozumiem wszystko, no ale jak strzelam do nich, to mogliby się nie ruszać, nie? No, właśnie. Dobra, mamy teleporta. Czy jest tu jeszcze jakiś nieumarły? Jakiś jeden jest. To już nie ma. Tu ktoś w ogóle stoi. Ej! Gdzie ten trup jest? Ty. A tu! Kurwa, minąłem go, nawet nie zauważyłem. Bo te skrzepy trzeba zbierać, resztę to tam... walić. Ale te skrzepy trzeba zbierać. Ty, ale kto to jest? I on sobie tu tak stał wśród tych nieumarłych, jak gdyby nigdy nic? Tam jest jakieś przejście na dole. Who are you? Hop. Siemano. Oh, no.
A wanderer in the sunken village? You must be lost. Back in the day, you just needed to look at the stars and you'd know where you were going. Now even they are misplaced. Kim jesteś? I guess I'm just an old man listening to the sound of the sea and looking into the ashes. It's all the same. It's important, at least for me. Long ago, I decided to wait for something to happen. So, I'm waiting. Czekasz na co? For what's ahead of me. But I can feel that it's closer than ever. Everything that's around us. It's not yet the end. Dobra, on jest nawiedzony jakiś. That thought really bothers me. Chociaż z drugiej strony, tak patrząc na to, co się dzieje wokół, ciężko nie być nawiedzonym, nie? Nie boisz się tego miejsca? It's the cycle of life. There's nothing to be afraid of. If you're afraid, it means you're struggling with something too much, my friend. Sometimes you just need to sit and look. Watch everything turn. Tutejsze potwory cię nie atakują? Monsters. I think you misunderstand. I don't see any monsters here. Only lost villagers. Still clinging to their home. It's sad. But as you can see, not much depends on us. The world just keeps on happening. And you happen along with it. They were given some time which they've tried to use as much as they could. That's all. I'm glad they allow me to stay here despite what happened. I like this place. Ciekawe. Potrzebujesz czegoś? I have everything I need. The entire world in one place. There is something you could help me with. Aha. A small favor. I have a friend who made a home for himself in a pretty nice place. Quite a spacious cave underneath the keep. Beautiful view, peaceful and quiet. Every now and then, I brought dressed some fish so the poor guy wouldn't starve to death. If you would be so kind as to do it for me this time, I haven't been able to visit him for a while now. Ciekawe. Dlaczego sam do niego nie chodzisz? One day, I was overcome with a strong feeling that something extraordinary would happen soon. Then I had a visitor. And now you're here. I can't leave. What if I miss everything? Kto ci już odwiedził? Wonderful, isn't it? A man came here before you. Fiery heart. He carried his pride and wisdom in his hands. Yes. We had a brief chat, and then he left. He wanted to leave a mark on this world. Truly exceptional meeting. Kim był? For himself? Everything. At least that's what I think. No dobra, a kim jest ten Drest tak właściwie? He has druidic knowledge. He also talks and looks like a druid. I'd say he is one. Even though he tries to be someone else. O! O! Widzę, że coś się odblokowało. Dlaczego pomagasz druidowi? Because helping people is a decent thing to do, my friend. W porządku, poszukam go. I said hello. Mnie zastanawia, co tutaj jest. To jest jakieś... przejście do dziwu? Czy co? No wygląda to całkiem ciekawie. Można by rzec. Całkiem ciekawie. Ale chyba donikąd na razie nie prowadzi. No ale sama lokalizacja. Chociaż... no tak jakby dziw, nie? Tak jakby dziw trochę, no nie wiem. Tam widzę, że są potwory. Natomiast ja nie wiem, gdzie ja mam... A tam, czyli tam, gdzie ja byłem nomen omen ostatnio. Tam, gdzie żeśmy szli tego ogra za... A nie, ogra żeśmy tu dziabnęli.
W ogóle jakoś tam z dupy strony, z drugiej strony jest. No dobra. Ale to podszedłbym sobie jeszcze tutaj, bo widzę, że tutaj są moby. W dużej ilości. W dużej ilości. Więc fajnie by było je wyciąć. I tak patrzę coś jeszcze z tej strony. Tu też jest jakieś obejście w ogóle. Wszędzie coś ktoś jest, kurna no. Wszędzie coś, wszędzie ktoś. Oj, ogra trafiłem. Jak mi wcale nie jest przykro. Dobra, na spokojnie. A to topielce są, dobra, to trzeba uważać. No ten ogr chyba trochę mocniejszy. Ej, czemu uciekasz ode mnie tym ogrem? Halo? Panie kochany. Dobra, weź się tym topielcem, nie ośmieszaj. O, biegną, biegną, biegną oni. Biegną oni wszyscy. Dobra, puch. O, czy on topielce też bije? Nice, no i pięknie. Panie kochany. Dobra, ja się mogę z nim chyba tak bić, nie? A ja mam taką kradzież życia mocną, że ja... O Jezus. Dobra, to nie macie najmniejszych szans. O kurwa, ale mu zajebał. Uderz mnie, no. I jeszcze raz mnie uderz. I weź jeszcze raz mnie uderz. I jeszcze raz. Chcę zobaczyć, jaką kradzież życia mam. No nie mało mnie. No nie mało. Byłbym spokojnie w stanie go tankować, jednocześnie go co jakiś czas uderzając. Ej, śmieszne to. Śmieszne to, ale przecież ja nie miałem nie wiadomo ile tej kradzieży życia wrzuconej. Chyba 10% tylko. Mocne to fest. Mocne to fest, ale fajne, fajne. No i już mam full HP tym sposobem. No to szczerze? To ciężko będzie komukolwiek mnie zabić. Tym sposobem. O, jesteśmy pod zamkiem teraz idealnie. To jest miejsce, do którego ja chciałem spaść ostatnio z tamtej... z tamtego mostu. Przejdźmy się dookoła. Tak sobie zróbmy. Przejdźmy się dookoła. Zobaczmy, co tu jeszcze jest. Bo tutaj są jeszcze dodatkowe przejścia. Fajne jest to ogólnie, że wszędzie tak naprawdę na tej mapie możecie spotkać jakiegoś moba albo coś, co was może zainteresować. Nie ma czegoś takiego, że jest całkiem pusto. Może oprócz tego miejsca, do którego właśnie dotarłem, ale jest to jakiś kurwa koniec mapy. Ale generalnie nie ma takiego miejsca, gdzie by było totalnie, totalnie, totalnie pusto. I to jest mega fajne, szczerze. Bo przynajmniej wpływa to na taką... wiecie, na taką chęć eksplorowania. W ogóle tu jakieś chatki są. Na taką chęć eksplorowania, pozwiedzania świata. Zobaczenia, co jeszcze kryje się gdzieś tam z boku. Co to? Ej, ja dostaję z dupy. Gdzie ja jestem? Jakaś wioska. Buy something or bugger off. Unless you've already bought from your lab. Then just bugger off. Rozstrzelali go! Co jest? Ej, mogę z nim handlować, ale no chłopa rozstrzelali. Ej, zbugowałem chyba coś. Bo poszliśmy w miejsce, w którym nas nie powinno być. Tak podejrzewam, że poszliśmy w miejsce, w którym nas nie powinno być. I gra stwierdziła, ej, 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 gościu. Gościu. Przesadziłeś teraz. Ciebie tu nie powinno być do końca gry. Znaczy do końca tej lokacji. Co ty tu robisz, typie? No i odwaliłem kakarakę trochę. Jestem tylko ciekaw, w którym miejscu nam zapisało grę. Ostatni raz. Bo coś mi wczytuje, ale... O nie! O nie! O nie! No dobra, słuchajcie, to zrobimy tak, żeby was nie męczyć jeszcze raz zabijaniem ich. To ja sobie to po prostu zrobię poza odcinkiem za chwilę. Natomiast wam dziękuję serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeśli nie subskrybujecie, to zasubskrybujcie mój kanał.
To wszystko z mojej strony. Do zobaczenia w następnych. Na razie. No i cześć.